Cześć, mam na imię Wojtek i witam na kanale RGS Polska. Dzisiaj wracamy do iRacingu. Będziemy jeździć tym samochodem, który oto widzicie na ekranie. To jest Volkswagen Jetta, nie Volkswagen Golf. Volkswagen Jetta i będziemy jechać w ramach wyścigu ligowego zorganizowanego na pitlane.com. Tor na dzisiejszy wyścig to Silverstone. Wariacja National, czyli dosyć taka prostsza. Za FireRacingu nie ma najnowszej wersji Silverstone'a, w związku z czym się ścigamy na starej wersji i na starym layoutie. Więc tak, do startu pozostało 25 sekund. Jak widzicie, zakwalifikowałem się na pierwszej pozycji. I pomiędzy mną a miejscem 15, jest tylko sekunda różnicy. Czyli jak widzicie, stawka jest z jednej strony dosyć wyrównana, a z drugiej strony to jest właśnie ten samochód. Okej, jak zwykle problemy przy starcie. Ale powinno udać się utrzymać prowadzenie. No, spokojnie. Więc tak, tylko 15 setnych szybszy byłem na kwalifikacjach od drugiego miejsca. Ale uwierzcie mi lub nie, jest to dosyć duża różnica. Jak pewnie już zauważyliście, nie powinno być już problemów z głośnością mikrofonu w stosunku do głośności silnika. Nie jest to do końca moja zasługa, po prostu jest to zasługa silnika w tym samochodzie, którego dźwięk jest chyba, na pewno najmniej ekscytującym dźwiękiem, jaki można usłyszeć w iRacing. Za sprawą, że jest to silnik diesla. Dosyć mocno zacząłem odjeżdżać. Jak widzicie, w prawym dolnym rogu będziemy mieli 31 okrążeń. W sumie nie chciałbym 31 krążeń jechać aż tak bardzo w samotności, dlatego i co? Będziemy jechać sobie bardzo, bardzo powoli. Może przesadzam. Nie bardzo powoli, ale po prostu nie będziemy zbyt mocno cisnąć. Będziemy się starać oszczędzać opony. I mam nadzieję, że zaprezentuje nam to pod koniec wyścigu i nie powinniśmy mieć żadnych problemów z odniesieniem zwycięstwa. Oczywiście pod warunkiem, że uda nam się uniknąć jakichkolwiek wypadków. Widzimy, Luke Ridgway odrobił. Prawie sekundę na tym okrążeniu. Z powrotem w naszym duelu aerodynamicznym i postaramy się go tam utrzymać. Jestem w dużej mierze przekonany, że kosztowało go to dosyć mocno. Myślę, że dosyć mocno musiał nadużywać opon, żeby takie tempo mieć na poprzednim okrążeniu. Jest troszeczkę zbyt późno hamowanie. I powinno zacząć robić się trochę ciekawiej. Więc tak, jak na początku wspominałem, jest to wyścig zorganizowany przez pitlane.com. Jest to liga, która składa się bodajże z 12 lub z 10 wyścigów. Nie jestem pewien. Prawdopodobnie 12. Co ciekawe, jeśli chodzi o tą serię, połowa wyścigów jest rozgrywana na owalach, połowa na torach drogowych. W związku z tym zorganizowane kilka różnych klasyfikacji generalnych. Na końcu będzie rozstrzygnięte, kto jest mistrzem serii drogowej. Mistrz owalów
oraz mistrz w klasyfikacji generalnej. Do tego dochodzą klasyfikacje drużynowe. Także naprawdę jest się o co ścigać. Jest warto nie skipować żadnych z rund. Ja niestety nie startowałem w zeszłym tygodniu na Owalu. Ta liga koliduje z ligą na simracing.pl, którą jechałem w zeszłym tygodniu. To było właśnie Warszawka, ten wyścig Endurance, który mieliście okazję zobaczyć na kanale dzień temu. Może podgłośnijmy dźwięk. Zobaczymy, czy dzieją się jakieś dramaty na tyle stawki. No i Luke nas tutaj dosyć ładnie odgonił. Parę błędów. Będzie robiło się ciekawie. Jeszcze tak, wracając do punktacji, jaka jest w tej lidze. Z tego co wiem, nie ma żadnych tak zwanych dropów, czyli żadna z rund nie będzie jakby wykluczona z klasyfikacji generalnej. Dosyć często w takich ligach Fire Racingu organizator proponuje, że jedna lub dwie rundy najgorsza będzie odrzucona z końcowego wyniku. W związku z czym każdy, jeżeli ktoś ma jakiś gorszy dzień, gorszy wyścig lub jakiś wypadek, zdarzenie losowe, czy po prostu nie mógł pojawić się na wyścigu, to nie powinno to rzutować na klasyfikację generalną. Ale tutaj bodajże nie ma takiej zasady. I punktacja jest skonstruowana tak, że bardzo, bardzo ważne jest ukończenie wyścigów, ponieważ za pierwsze miejsce jest to 100 punktów, za drugie miejsce 95 i to się tam troszkę po parę punkcików obniża i z tego co wiem za 20 miejsce jest około 50-60 punktów. Także naprawdę wystarczy, że ktoś będzie dwa razy 20 i będzie miał więcej punktów niż ktoś, kto wygrał i tylko jeden wyścig i na drugi nie przyszedł. W związku z czym stacja na pewno zachęca do pojawiania się na każdej rundzie. Okej. Luke zaczyna tutaj przyciskać, ale teraz będą jechać bok w bok, na pewno ich to spowolni. Jest tak, 6 okrążeń za nami. Zmiana na pozycji. Że będzie zmiana na drugiej pozycji. A jeszcze jedno. Ta liga jest otwarta dla każdego zawodnika Fire Racing. Nie jest to żadna liga klubowa, nic w tym rodzaju. Wystarczy, że masz licencję, bodajże D. Jak najbardziej możesz dołączać, ścigać się. I Salomon dosyć ostro nam tutaj. Od wewnętrznej. Bez pardonu. Nie ma się co tam spalać. Można go wpuścić, bo tutaj powinniśmy wyjść obronną ręką z tego. A jednak nie. W sumie to aż nie jestem pewny, czy ja dobrze zmieniam biegi w tym samochodzie. Jest tuż koło mnie, nie widzicie tego, ale ja go widzę u siebie w własnym ekranie. Cały czas rób nie tylko too wide. No i stracimy tą pozycję. Okej, chyba zaczynamy ścigać się na serio. Stay on the left.
dalej łeb w łeb. Come on! No i równie tylko łeb w łeb. Tego nie widzicie, ale zapewniam was. No, takie tu łaj dosyć mocno nas spowolnia. Wietnam zaczyna odjeżdżać. Teraz podejrzewam, że będziemy musieli dosyć mocno opóźnić hamowanie. Look, nas zmusił do... dosyć szerokiego pojechania. Chill. A tutaj nie damy mu wejść od środka. Dosyć mocno opóźnione hamowanie. Na pewno dosyć mocno zużyłem pątki, ale trudno, trzeba poświęcić to dla utrzymania pozycji. Żeby mieć pewność, że Wietnam nie odjedzie. They just both cut me as well. You did the same thing to me in the practice. My car's wrecked, drove past you. Freaking idiot. Wonder the surname was freaking. Deal with it. Yeah, well, I'll put you in the next race. Next lap. Jeszcze parę słów o samochodzie. W sumie ten samochód Volkswagen Jetta bardzo mocno przypomina serię. Samochód, który jest używany w serii w polskich wyścigach. Tu na myśli Volkswagen Golf Cup, czy jakkolwiek się to nazywa. Zasady są w sumie bardzo podobne. Volkswagen Jetta używany w serii w Ameryce. Wyścigi odbywały się tak samo na setupie ustalonym z góry. Czyli każdy kierowca miał identyczny setup. Nie było pusztu pasa i nie ma go tutaj w tym wersji iRacingowej. Tak jak to jest obecne Volkswagen Cup, który jest rozgrywany w Polsce. I zrzesza on w sumie tak samo jak ten, ta amerykańska seria początkujących kierowców. To fajny, ciekawy zamysł. Bardzo, bardzo szeroko tutaj widzicie. Z tego co wiem, to iRacing nawet nie oznacza tego jako off-track. Tak jak powiedział, 20 okrążeń do końca. A, czyli wróćmy do tego, że jest to runda numer 3. Jest to druga runda drogowa. Dwa tygodnie temu ścigaliśmy się na... A, Boże, gdzie to była? Na Watkins Glen w Ameryce. W sumie bardzo, bardzo zaciekły wyścig tam. Nie ze względu, że jest to tak zwany draft fest, czyli bardzo, bardzo ciężko jest jechać innym kierowcą ze względu na kolosalny draft, który jest osiągany dzięki bardzo długim prostym. W zasadzie nie ma żadnych ostrych zakrętów na tamtej trasie. W sumie podobny efekt osiągamy tutaj. W sumie ten tor ma, nie patrzeć, trzy długie proste. W sumie tylko trzy sekcje zakrętów. Jest zbyt skomplikowany. Tak jak widzieliście to w czasach kwalifikacyjnych.
czasy są bardzo wyrównane. No, zobaczmy, co tutaj. Right side. Still there. Hold your line. Skoczymy clear. Sobie za niego. Car on your left. Clear. A co, niech pozużywa obłonki. Więc będziemy musieli się bronić przed Bridgewayem. Zrezygnował. Bardzo szeroko. Możemy to nabrać prędkości. White w ten zakręt. I dzięki temu jesteśmy po wewnętrznej. Jest troszeczkę przed nami. Znów nabiera prędkości po tej zewnętrznej. Będzie kolejny, po raz kolejny bardzo ciasno w pierwszym zakręcie. Bo musimy się bronić przed Luke'iem Ridgewayem. Ale dał nam miejsce. No, z powrotem jesteśmy liderem. Podejrzewam, że nie na długo. Specjalnie troszeczkę ciaśniej, żeby zmusić go do ciaśniejszej linii, niż którą preferuje on używać. Troszeczkę go tam wywieźliśmy. I opony już troszeczkę się zaczynają poddawać. Niestety. A właśnie, Gary Fickins, dosyć ciekawa postać. You need a chill pill, mate. Yeah, I agree. Pete sugeruje, że powinien być spanowany z tej ligi. W sumie ścigają się z Gary Ficknessem. Swojego rodzaju też widzę na pitlane zetkom. Jakieś parę. W sumie to już było chyba 2 lata temu. Pamiętam, że był dosyć szybki. I... Później, jakiś czas później, pytałem się administratora innej ligi. Jakoś tak zeszliśmy na temat Gary'ego Fickinsa. I okazało się, że jest zbanowany w lidze BSRTC Drivers, czyli British Sim Racers. Nie wiem dokładnie za co, ale jest powiedziane, że tam już Gary nigdy nie będzie mógł się ścigać. Właśnie, że nie robi sobie tutaj zbyt wielu przyjaciół. Co ciekawe, on ścigał się w prawdziwym świecie, w jakiejś tam serii BMW, z tego co wiem, w Wielkiej Brytanii. Przebit nas tutaj dosyć mocno ciśnie. Zauważam, że on lubi dosyć później hamować niż my. Jest to dosyć niekompatybilne. Raz kolejny nas uderza. Dosyć mocno widzę, zaczyna się ścigać, może dlatego, że żeśmy wywieźli go wcześniej. Dosyć szeroko, no ale... Jak to mówią... Close are off. Czyli ściągamy rękawice i zaczynamy ścigać się na serio.
są również bonusowe punkty do klasyfikacji generalnej za ukończenie wyścigu bez incydentów. Tym razem nam się to nie uda. 4 incydenty z poprzedniego kontaktu nam wpadną. Jestem pewien co do limitu incydentów, ale chyba go nie ma. Takie ładne okrążenie, ale jak widzicie, wid się trzyma za nami bez problemu. Ten tunel aerodynamiczny dużo, dużo pomaga. I raczej na pewno będziemy mieć z nim problemy już do końca wyścigu. Podobnie udało mu się pojechać too wide tym razem. Stajmy po wewnętrznej. Dobrze widzieliście, rozjechałem te słupki. Nie da się ich rozjechać. Trzeba je spokojnie przycinać. Nie za mocno, ale można. Są bezkolizyjne. Car on your left. Keep to the right, clear. Dosyć ryzykownie wybrał zewnętrzną. Myślę, że jest niemożliwe w sumie wyprzedzenie tej po zewnętrznej. Kosztowało go to jedną pozycję, może nawet dwie. Think it's time to look inwards, Keith. Zobaczymy jak będzie ukryżuj za nami, czy nas będzie tak samo mogą wyprzedzać. Salomon spadł na czwartą pozycję, czyli kosztował go ten manewr dosyć dużo. Wracając do samochodu. Jest to w sumie najłatwiejszy do prowadzenia samochód na racingu. Nie mówię, że najłatwiej się nim jedzie szybko. W sumie powiem wam, że mam troszeczkę problemów z wyczuciem go, szczególnie na wejściu w zakręt. No ale jakby nie da się, znaczy nie da się, no da się go tam zarzucić i tak dalej, ale naprawdę trzeba by naprawdę coś głupiego zrobić, żeby wypaść z toru tym samochodem. Jeżeli wpadamy w pościg, to wiadomo jak to z przednimi napędnikami, wystarczy wcisnąć gaz. I się to wyciąga. Nie ma zbyt dużej mocy, tak samo. Bardzo sztywne wyścigowe zawieszenie. No i ten beznadziejny dźwięk silnika. Jest to, co cechuje ten samochód. Po prostu znaczy nie da się zmieniać biegów na słuch. Trzeba zerkać na ten wskaźnik. Również nie lubi to auto dużych obrotów. Wiadomo, typowy diesel.
Pierwsze zabrudzenie na szybie się pojawiło. Dalej, pierwsza czwórka mieści się w jednej sekundzie. Gary Fick jest na piątym, bardzo, bardzo niedaleko za nami. Z tego co wiem, to on startował z dosyć dalszej pozycji, 12 czy coś. Dosyć mocno musiał się tam przepychać. No i być może zobaczymy go. Czy będzie się przebijał jeszcze wyżej? Daje nam troszeczkę więcej oddechu niż bit wcześniej. Status quo zachowane. Ale staram się jechać tak, aby nie przegrzewać tych opon. Starać się trzymać w limicie. Chociaż słychać, że cierpią w zakrętach dosyć mocno. Wspomniałem, że ja wygrałem pierwszy wyścig 2 tygodnie temu. Chyba tak. Czy jakby nie patrzę, jestem pierwszy w klasyfikacji generalnej, jeżeli chodzi o wyścigi drogowe. O, totalnie, totalnie spóźnione hamowanie. Czy to kosztować? Stawka się zjechała jeszcze bardziej. Nie wiem, czy idzie się tam w lusterku. Gary Fickens już jest web w web z Markusem. I trochę słychać przepychania. No, dosyć mocno, dużo przepychania tam było. Oczywiście Gary Fickens jest w to zaangażowany. Czy ktoś zjeżdża do boksu? Aha, numer 66. Salomon prosto do boksu. Ciekawe, co się stało. No to jakieś problemy z Gary Fickensem. Że nam zagląda od wewnętrznej. Chciał nas tylko postraszyć. Szkoda trochę Vita. Gary Fickens na czwartej pozycji. Zaraz podejrzewam, będzie się przepychał z Markusem. Współczuję. Mam nadzieję, że chłopaki dadzą radę go powstrzymać, zanim dojdzie do mnie. No jak mówię, choćby nie wiem, jak tutaj cisnął w trupa, to im nie odjadę. Jednak w tunelu rytmicznym można zaoszczędzić, przepraszam, odrobić około pół sekundy na okrążeniu. Widzieliście po czasach kwalifikacyjnych, no nie jestem pół sekundy szybszy od nikogo. Przepraszam, od nikogo z tej tutaj czołówki. Serio? Będzie mnie wyprzedzał poza torem? Tu gadu, gadu, a do końca tylko 5 okrążeń. Teraz Luke popełnił trochę błąd. Ile oddechu dla nas?
You've got 5 left to go. Myślę, że już możemy zacząć cisnąć na maksa, nie przejmować się zużyciem opon. Szczerze mówiąc, nawet nie jestem pewien, czy da się opony przegrać w tym samochodzie. Jest to generalna zasada racingu, że przegrzewają się opony, ale jak mówię, tym samochodem nie jeździłem ostatnio za dużo. Na pewno kilka sezonów temu było to konieczne, oszczędzanie opon. Nie jestem pewien, jak to jest z tym dzisiaj. Będzie to na pewno szybszy czas tym razem. Nawet jak jadę szybciej, to wcale nie przeszkadza to Lukowi mnie doganiać. Bardzo szybkie okrążenie się zapowiada. To, że to tempo okazało się za szybkie dla Gorego. A, troszeczkę za późno zacząłem hamować. No i 2 okrążenia do końca. Aby Luke miał coś na mnie, ale nigdy nie wiadomo. Może tylko aby nie popełnić błędu i powinno się udać wygrać kolejny wyścig. Bardzo blisko. Za tym, że zapowiada się ciekawie. Jest tylko ja i Luke. Luke Ridgway, bez I, czy bez E. Coś ważne. Ciekawe, jak się przejrzycie jego nazwisku, tam się prosi o E, G, ale nie ma tego E. Okej, pojechał bardzo, bardzo szeroko. Chciał nabrać prędkości i na pewno mu się to uda.
A i będzie na pewno atakował. Ja wolę jednak tutaj się zachować po zewnętrznej. Tak aby... prawy zakręt zostać po wewnętrznej. No, to chyba wszystko. Powinna być tylko formalność. No i super, drugie zwycięstwo. Drugie zwycięstwo w tej serii. Drugie z rzędu na torze drogowym. Dosyć ciekawy wyścig. Gary Fignis nie narobił sobie przyjaciół. Właśnie o to on. Okej. My może skupić od Luka, jak to wyglądało. Ostatnie okrążenie. I będziemy się żegnać. I really actually don't know what you're on about. Just have a race. Okej, dzięki serdecznie za oglądanie. Może to wyciszę. Dzięki serdecznie za oglądanie i mam nadzieję, widzimy się wkrótce. Cześć!